14 września 1939 roku w okolicy Kornego życie Rudolfa Lasa i Władysława Rogali zostało brutalnie przerwane. Dzisiaj, dokładnie 84 lata później, wspominamy ich poświęcenie. Odkryłem, że Rudolf Las to jest nasza rodzina i to bardzo bliska. To jest brat mojej prababki i nie jest nigdzie uczczony. Poszedłem na cmentarz, znalazłem mały grób w Kościerzynie spośród tysięcy innych. Kompletnie wyglądało to, powiem szczerze, niepoważnie, jak na wójta Kościerzyny, który po prostu został zamordowany na służbie. Więc wysłałem maila do pana wójta i przede wszystkim do IPN-u w Gdańsku z prośbą o to, żeby po prostu uczcić bardziej godniej te osoby, również Władysława Rogale. Niejedna łza kręci się w oku na myśl o zbrodni pomorskiej 1939 roku. Eksterminacja ludności polskiej z 400 miejsc w województwie pomorskim. Tysiące osób różnych warstw społecznych, inteligencji, właścicieli ziemskich, również duchownych i robotników. Wciąż szumią drzewa echem ich krzyków. Okupant dążył do odpolszczenia pięknych ziem polskich i ich zniemczenia. Aresztowania najczęściej w nocy, aby cywilów bardziej zaskoczyć. Skala tych zbrodni była ogromna, a pamięć o nich tak bardzo godna. Dziś należycie cześć im oddamy i przywołamy pomordowanych. Straconych tu, w pobliskich lasach. Władysława Rogale i Rudolfa Lassa. Szkoła nasza, nauczyciele wraz z uczniami od wielu lat opiekują się grobami, właściwie miejscem, w którym zostali zamordowani właśnie Rudolf Lass i Władysław Rogala. To jest niedaleko naszej miejscowości, 2,5 kilometra. Było nam przyjemnie, że możemy spełnić te wymagania i upamiętnić te dwie osoby, właśnie umieszczając tablicę na budynku naszej szkoły. Dzisiejsze wydarzenie jest wydarzeniem z serii kilku wydarzeń upamiętniających ofiary zbrodni pomorskiej. 2 października bieżącego roku będziemy obchodzić Narodowy Dzień Zbrodni Pomorskiej, Zbrodni Piaśnickiej. Natomiast dzisiejsze uświęcenie, otworzenie tej tablicy jest pamięcią, uczczeniem pamięci jednej z dwóch ofiar, lokalnych ofiar tejże zbrodni. W związku z tym Instytut Pamięci Narodowej wychodzi nie tylko do wielkich aglomeracji, wielkich miast, tak, żeby tam tą pamięć czcić, natomiast w tym wypadku odwiedzamy lokalne miejscowości, tam gdzie, z którymi bezpośrednio związani byli ci ludzie.
Pomorska ziemia jeszcze kryje wiele prochów osób, co do których nie mamy wystarczająco dużo informacji, kim byli i gdzie spoczywają. Nie można powiedzieć, że takimi osobami był Rudolf Lass i Władysław Rogala, bo przecież mieli oni swoje upamiętnienie już w miejscu, gdzie zostali zamordowani. Ich prochy zostały również przecież przeniesione na kościelski cmentarz, gdzie spoczywają. Zresztą niedawno też te pomniki na kościelskim cmentarzu zostały odnowione, zaś w pobliżu cmentarza znajduje się wystawa poświęcona również tym osobom. To dodatkowe upamiętnienie z pewnością zasługuje na uznanie, na uwagę, że tutaj w Kornem, gdzie Rudolf Lass przecież z tą miejscowością był bardzo związany, również taka tablica zawisła. I cieszę się, że to też jest oddolna inicjatywa rodziny, bo to świadczy o tym, że pamiętają ci najbliżsi o tych swoich wielkich przodkach, którzy oddali życie za ojczyznę. Miejscowość Korne stała się dzisiaj symbolem pamięci i szacunku dla bohaterów, którzy oddali życie za wolność. Niech ta tablica będzie wiecznym symbolem naszego szacunku i pamięci o bohaterach.